Cześć, tu Eni, witam Was w obiecanym już jakiś czas temu filmiku. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać moje zakupy ze sklepu Action. Zakupy, które mi robiła moja sklepowa koleżanka Ania, której tutaj jeszcze raz za nie serdecznie dziękuję i oczywiście ją pozdrawiam. Są to więc zakupy i dużo, dużo starsze, bo myśmy się umawiały na wymiankę bardzo dawno temu, jeszcze dużo, dużo przed wakacjami i od tej pory Ania co jakiś czas gdzieś tam zerkała mi do sklepu po różne rzeczy, których no ja sobie nie znalazłam i kupowała mi różne rzeczy, więc będą tu i takie całkiem starsze zakupy z Action i takie no nowe, które dopiero co wskoczyły, bo jeszcze przed wysłaniem mi paczki urodzinowej również wstąpiła do tego sklepu, więc myślę, że w sumie większość z tych rzeczy jeszcze spokojnie znajdziecie, no ale niektóre już raczej znikły. Ja jednak dawno osobiście sama nie byłam w tym sklepie i nie wiem, co teraz jest dostępne, a co nie, więc pokażę Wam wszystko, bo też niektórzy jeszcze gdzieś tam rzeczy z Action gdzieś to wyprzedają, więc może jeszcze nawet tych rzeczy, których nie znajdziecie w sklepie, to może gdzieś traficie na nie gdzie indziej, więc pokażę Wam tutaj na wszystko, co tutaj do mnie dotarło dzięki Ani, także zapraszam Was na taki haul z tego sklepu. Na początek pokażę Wam papiery, których już raczej nie ma, więc taki szybki dosłownie przegląd, szczególnie tego, bo ten już był na moim kanale, ja go Wam pokazywałam, ponieważ ten udało mi się kupić wcześniej. Ja go właśnie wzięłam dlatego, że bardzo, bardzo mi się podobał i chciałam mieć nawet dwa. A to dlatego, że też moja córka się nim zachwyciła i pytała się, czy się nim podzielę, więc stwierdziłam po prostu, że kupię drugi i jak dostanę od Ani, to będziemy miały akurat dwa i spokojnie będę mogła się z córką podzielić, bo jej się bardzo te papiery podobały. No nie dziwię się, bo one są takie, wiecie, dziecięce, kolorowe, więc tutaj dosłownie na szybko jeszcze jak to wyglądało Wam pokażę. No śliczne takie, ja uwielbiam ten bloczek, choć jeszcze go osobiście nie cięłam, bo jakoś teraz nie było okazji na takie kolorowe prace. Już wchodzimy, wiecie, w klimaty zimowe, teraz świąteczne i trochę ten blok poczeka, ale jest piękny, więc tak na szybko, bo mówię, już go pokazywałam kiedyś, tak przy okazji Wam przekartkuję tylko. No i tu już jest wszystko drugi raz, więc ten dotarł do mnie i będę mogła sobie go spokojnie ciąć. Drugi bloczek, który mi się też podobał, na którym się długo zastanawiałam, bo już mam sporo tych papierów, to jest ten. Jednak tutaj ta kolorystyka jest taka, no inna. Ja takiej kolorystyki tutaj za bardzo nie mam w papierach. Czy to też tych firmowych, czy też właśnie takich z Action. Wcześniej mało było takich kolorków. Tu są takie piękne gwiazdki. I to jest taki bloczek głównie dziecięcy. Więc do takich właśnie prac. Chociaż ten na przykład można teraz na święta śmiało wykorzystać z prezentami. Tu mamy taką posypkę, więc też do jakichś przepiśników się nada, właśnie do takich prac urodzinowych, tu takie kropeczki mamy fajne też, no taki kolor jest taki nietypowy, no nie? Tu mamy coś na gotowe kartki, dać tylko słuchajcie jakiś stempelek czy napis i już mamy pracę gotową, bardzo to jest fajne. Tu mamy takie banerki, więc widzicie, idealnie na jakieś takie urodzinki dla dzieci. Tu takie lampki, które też można na święta śmiało wykorzystać. Tu takie coś, takie też ciekawe wzorki, takie inne, ciekawe dosyć. No i żelki z misiami. One są czadowe. Ja uwielbiam żelki, więc też mnie to skusiło przez to. I tutaj też takie fajne wzorki dziecięce różne. Znowu żelki, tylko takie mniejsze już z jakimiś takimi sprężynkami czy czymś. Chmurki. Takie napisy to mi się akurat zawsze mało podoba, no ale już jest. I takie gwiazdki tym razem na ciemnym tle. Te takie makaroniki. I to jest wszystko. No taki dość ciekawy. Tutaj każda strona mi się podoba praktycznie, oprócz tych właśnie dziwnych, więc stwierdziłam, że go w końcu sobie bym chciała wziąć.
I kolejne to są już takie wakacyjne. Ten chcę łączyć też z różnymi wakacyjnymi papierami. Możliwe, że też z Margaret, bo jednak tutaj są fajne te piaski. Tutaj są też takie fajne kamyczki. Dalej mamy palmy, takie malutkie. To też idzie gdzieś wykorzystać. Nawet do jakichś takich żurnali. Tu mi się podoba też ta woda. Tu są palmy teraz na jasnym tle. Mamy też takie coś. To już tak mi się mniej widzi. Jasne takie niebieskie tło. A z drugiej strony znowu mamy te różne takie dodatki. Tu na szybko też Wam pokazuję, bo tego bloczka też już pewnie nie ma. Tu są dwa rodzaje takiego piachu, różnie uformowanego. Piękny jest. I to mi się też strasznie podoba, takie muszelki. I tu są roślinki, takie wakacyjne listki. Jakieś takie ala fale. Kotwice. Znowu takie palmy. I różne obrazki. Tutaj takie różne morskie zwierzątka. I takie też fale. Dalej mamy te. Różne takie żaglówki i napisy. I też takie fale. Tutaj całe takie tło z falami na dole. I kolejny piach, taki fajny, naprawdę jak prawdziwy. Więc to już jest połowa bloczka i to mi się na pewno przyda nieraz. I ostatni to jest taki i tego będę chciała łączyć z kolekcją z Craft O'Clock, taką grecką, bo ja byłam w Grecji i tu są takie wzory właśnie, jak to w Grecji są, jak też w tej kolekcji, więc one idealnie mi się po prostu wpasują. Te pomarańczki też myślę, że do tych klimatów będą pasowały, więc jak wreszcie zrobię sobie ten album z wyjazdu za granicę, to będą mi tutaj pasowały z tym bloczkiem z Craft O'Clock. Tym bardziej, że tam jest mało tych papierów takich typowo albumowych, dużo jest też tam layoutowych, więc akurat sobie połączę z tym. Też Wam go tak na szybko pokażę. No tutaj są takie, wiecie, właśnie wzory, takie jakby, wiecie, jak są te kafelki, takie, no to jest właśnie w Grecji i przez to Grecja, Włochy, czy jakieś takie inne zagraniczne kraje, to często się tam z takimi wzorami spotyka. Napisy, tutaj widzicie już mniej więcej dwie strony. Paski różne, też na tła później się nadadzą, czy takie jakieś paski. Ale tutaj jest taka mapa też, na pewno ją gdzieś tam wykorzystam. Niekoniecznie w tym albumie. I te owocki też są fajne. Właśnie. Też można do przepiśników. I taki jakiś wzorek. I tu już chyba jest połowa, tak? Tak, bo tu jest znowu ta mapa. Więc to są te bloczki. I też był taki wakacyjny paper collection. Jego też już nie ma i ja myślę, że go już akurat wszyscy znają, więc ja już go nie będę jakoś bardzo pokazywać, bo chyba go już nawet nie ma, to ją podejrzewam. Tak dosłownie Wam na szybko pokażę tylko, co tu mniej więcej było. Takie papiery. Właśnie ja też często pakuję w takie prezenty różne. Też myślę, że się po prostu połączy, ale to też myślę o jakichś takich moich żurnalach, gdzieś tam sobie dodawać. Ja do czegoś innego takie rzeczy wykorzystuję, takie bardziej rzeczy swoich ozdabiania. Takie różne wzory tu są. Te lody mi się też spodobały. Tu są takie karty, przeróżne. Naklejki też później będą. Takie różne wypychanki. O, tu są właśnie te naklejki. Takie srebrne. I fajne takie obrazki z tym żółwiem. Bardzo mi się to podoba. Jest też taka kolorowanka, to akurat nie wiem po co, tu jest pudełko, które też jest z cienkiego papieru, więc ciężkie do wykorzystania, ale no jest. Te ostatnie strony to tak rzadko wykorzystuję, szczerze powiedziawszy, i to jest już podwójnie i z tyłu jest taka kieszonka. No więc tak to wygląda. I też naklejki.
takie mi wzięła Ania, bo ja myślałam, że ja ich sobie wcześniej nie brałam. Jakoś tak zapomniałam o nich. Ale one są na tyle ładne, że myślę, że gdzieś tam komuś dam, albo po prostu moja córka będzie miała, bo myślę, że się z takimi cieszy. Słodkich właśnie, bo są śliczne te zwierzaczki. I te mi właśnie Ania kupiła. One są troszkę takie jak w tych grafikach od Scrub Boys. Ale tu jest też trochę takich vintage elementów, więc też... no ja wcześniej chciałam inne, nie było ich, więc Ania mi wzięła takie trochę podobne. Ale też fajne. Pewnie też gdzieś wykorzystam. I wam pokażę coś, co się teraz też, no dość niedawno pojawiło. Czyli takie sticker booki, jeżeli jesteśmy przy naklejkach. I jest jeszcze jeden taki zeszyt właśnie z naklejkami, czerwony taki, ale tamten mi się już nie podobał, więc wziąłam sobie tylko te dwa. I tu są takie różne naklejki z różnymi rzeczami, też troszkę takich inspiracji tutaj jest. I wam pokażę to tak, bo wszyscy to tak szybko pokazują, więc ciężko czasami się zdecydować, więc ja wam tak pokażę troszkę wolniej, o co tu chodzi. Tu mamy różne naklejki, z tym, że to w ogóle dla tych, co nie lubią różnych zapachów, ostrzegam, że bardzo śmierdzi, bo to jest cały bloczek, wiecie, z naklejkami, więc ten klej czuć, tak, żeby to się dobrze trzymało, no to jest go tutaj i ja nawet z daleka teraz go już wyczuwam. Tu są takie różne rzeczy do planowania bardziej. Akurat te pierwsze. On jest ogólnie cały taki okazyjny na różne okazje. Akurat ten niebieski. Tu jest coś takiego. I tutaj mamy różne takie roślinne rzeczy związane z ogrodem. Myślę, że fajne. Tu znowu mamy, bo to jest takie właśnie bardziej wiosenne, tak? Tu mamy lato. Jak widzicie, summer. Więc też fajne. Gdzieś ja to takimi rzeczami lubię ozdabiać właśnie moje pamiętniki, takie żurnale, jakie to też prowadzę. Czasami też coś turcia sobie bierze, ale i do kartek można takie coś, myślę, wykorzystać, czy do jakichś atyciaków takie naklejki, bo one są takie właśnie fajne, widzicie, matowe. Więc myślę, że śmiało do kartek nawet można użyć, czy nawet napisu. Tu są takie różne roślinki, które można sobie potem pokolorować. No i mamy jesień, bardzo fajne takie też. Jesień i świąteczne różne rzeczy, zimy. Tu dalej mamy jak złożyć origami, takiego liska na przykład, czy tam gnoma. Co mówię, też troszkę takich inspiracji. Tu mamy Christmas wishlist, więc też można sobie poprowadzić tutaj coś takiego. Tu są różne takie domowe rzeczy na tej stronie. Tu też w sumie. I tu takie już journalingowe właśnie. I też takie gdzieś tam pineski, żeby sobie gdzieś pozaznaczać. Różne naklejki takie związane z pogodą, jakby ktoś sobie tam oznaczał pogodę. Tylko widzicie, tu na przykład się to już wszystko odkleja, jak się tak mocno to... Więc nie wiem, czy to nie trzeba będzie klejem jakimś podklejać. Więc różne znaczniki pogodowe tu są. Tutaj mamy całą stronę tutaj z różnymi elementami fryzjerskimi. Więc idealnie dla mnie. Bo to jest mój też zawód i mam dużo znajomych właśnie fryzjerek. Tu bardziej coś ze sprzątaniem, więc można sobie coś tam oznaczyć, jak mamy do posprzątania, no nie wiem, w sumie mało użyteczne, ale może się przyda komuś. Tu mamy z ogrodem związane właśnie różne rzeczy, tutaj z jakimś planowaniem bardziej. Tu znowu takie różne medyczne, akurat też moja teściowa jest pielęgniarką, więc może i coś z tego zrobię, pomyślę kiedyś. I tutaj kawowe różne rzeczy na smakoszy. Tu z gotowaniem związane wszystko i z drinkami, napojami i różnymi takimi. Tutaj siłownia, takie motywacyjne, żeby coś właśnie poćwiczyć. Myślę, że to fajne. I różne takie napisy motywacyjne. Właśnie a propos tej siłowni.
No i takie wakacyjno-podróżnicze. A tu możemy na przykład sobie napisać tytuły książek, które chcemy sobie przeczytać. No i tutaj takie związane właśnie z czytaniem, z relaksem, z odpoczynkiem. Kaligrafii troszeczkę. Można poćwiczyć. A jak ktoś nie umie, to ma naklejki, tak jak ja. Tutaj jest pokazane, jak na przykład namalować różne kwiaty, czy właśnie róże, czy konwalie. No i tutaj mamy fajne takie naklejki, już bardziej myślę troszeczkę dla nas i z jakimiś farbkami i takie z journalingiem też związane. Tutaj znowu jest pokazane, jak namalować motyla czy zamek. Można poćwiczyć. I tutaj takie są walentynkowe. Tu wielkanocne znowuż, więc tak jak mówię, na różne okazje, tu można sobie pokolorować. Dalej mamy Halloween. Jest to już na drugi rok. I świąteczne. I też znowu coś do kolorowania. To jest fajne. To może nawet sobie pokoloruję. I takie różne, jak to wiecie, trochę za dawnych czasów, tak? Niby z fotografią, ale wiecie, te kasety i tak dalej. Fajne. I tu dni tygodnia, cyfry i na koniec takie różne kociaki śmiechowe. I ostatnie to już związane z w sumie różnymi takimi dziewczęcymi rzeczami. Więc tak wygląda ten jeden bloczek. Na spokojnie sobie go przejrzeliśmy, bo wszyscy go tak pokazują na szybko, a myślę, że warto sobie zerknąć. A kto nie lubi, to zawsze może sobie przewinąć. A drugi to jest już w ogóle fajny, mi się najbardziej z wszystkich podoba, taki bardziej zielony. To jest dużo roślin, co prawda, ale też fajnie to wygląda. Tu mamy różne roślinki, można sobie pokolorować i zaczynamy od tego. Tu mamy różne takie właśnie z kwiaciarniami, z różnymi rzeczami takimi związanymi. Tu są właśnie roślinki. Ja myślę, że z takich roślinek można śmiało jakieś atyciaki zrobić. Czy taką kartkę dla kogoś, kto uwielbia kwiaty, tak jak mój tata na przykład. I myślę, że w końcu mu zrobię jakąś taką kartkę z roślinami, bo nieraz o tym mówię, a jeszcze się nie zabrałam do tego. Tu jakieś są pokoje takie właśnie, nie wiem po co. Tu są kwiatuszki różne i właśnie takie motyle. W takich zupełnie innych barwach niż zwykle i też możemy sobie je pokolorować. Tu mamy kolejne roślinki. Co prawda te takie postacie mi się średnio podobają. One takie są te dziwne, te takie właśnie z tych bloczków. Takie głowy mają małe, reszta jest taka duża, jakieś takie wiecie. I tu mamy różne takie też roślinne rzeczy, też takie odpoczynkowe. I to jest piękne. Zobaczcie to. No to jest cudowne po prostu. Kwiatuszki. Kolejne takie kwiatki. Kiedyś takie podobne w Action były właśnie w papierach. Tutaj takie różowo-fioletowe, więc też takie dość ciekawe. Dziewczęce bardziej. Kolejne do kolorowania. I tutaj mamy różne takie też ciekawe. Ale te są ładne. Powiem Wam, że te mi się już podobają w miarę postacie. Mimo, że one takie trochę bez oczu niektóre, ale na przykład ta postać tutaj mi się podoba. To, no, takie ciekawe. Też bym się pokusiła o ateciaki z tego takie. No i tutaj są takie kolorowe kwiatki, trochę jak w tych naklejkach, co niedawno były. Tu takie typowo różne roślinki. O, to na tej kuli do kolorowania i znowu mamy kolejne dwie przepiękne strony, takie pastelowe, delikatne, piękne. I to oczywiście coś dla mnie w moich kolorach. Tu kolejne roślinki, dalej mamy takie kwiaty, więc też dość ciekawe. Takie. I różne napisy, co prawda po angielsku, więc tak. No, może się kiedyś wykorzysta. Tu mamy jesienne, też fajne liście różne. I te też są fajne.
Tu kolejne jakieś origami możemy sobie złożyć. Tulipany i irysy. Kolejne kwiatuszki takie. I te. To mi się od razu skojarzyło, słuchajcie, z Paper Heaven. No, z tymi złoceniami, no nie? Super. No, przykleić sobie to na jakiś papier biały najpierw i powycinać znowu naokoło białej obwódki. Też możemy śmiało do kartek wykorzystywać. To też fajnie. Kolejne kwiatuszki, jak rysować. I takie obrazki, to też są, słuchajcie, naklejki. To bym prędzej użyła do jakichś przepiśników. I tu kolejne kwiaty do rysowania. I na koniec coś takiego. Więc taki przegląd tych naklejek, jak to dokładnie wygląda. Jak jesteśmy przy takich papierowych rzeczach, to wejdziemy w klimaty świąteczne. Słuchajcie, zdecydowałam się na dwa bloki, jeżeli chodzi o te długie, bo wcześniej ich nie było, jak Lilka mi robiła zakupy, więc dopiero teraz skoczyły na półki. I ja zdecydowałam się tylko na dwa, ponieważ mam już ich całe mnóstwo i wybrałam sobie tylko takie najciekawsze wzory. Też ją częścią podzielę. Tu mamy pierwsze takie. Ten jest najfajniejszy chyba z wszystkich i dużo osób widzę, że go bierze. Tutaj takie mamy łyżwy. Bardzo fajne. Tu taka krata. Wy już wiecie, myślę, że tutaj pierwszy arkusz to jest taki zwykle z jakimś brokatem, czy z jakąś taką folią, gdzie się to błyszczy, a reszta jest już taka bardziej... też w sumie albo z brokatem, albo... tak? No, patrzcie, tu jest na pierwszym taka folia, co się błyszczy, a reszta to się tak mieni. Jest po prostu z brokatem, te trzy pozostałe arkusze. O tak, bo namieszałam trochę. Tutaj też mamy taki brokat. Właśnie to do przepiśników też fajne, tak samo te ciastka. Ja lubię robić przepiśniki, dlatego też często o nich mówię. Właśnie teraz dopiero jeden skończyłam. Tu takie domki fajne. Mnie się zawsze podobają bardziej te brokatowe strony niż te z folią. Prezenty. I takie gwiazdki. Chociaż tu na przykład te gwiazdki, jak się mieniam, już są fajne. Nawet fajniejsze niż te bez, moim zdaniem. I takie babeczki. I na końcu mamy paski. I te też są fajniejsze, jak się akurat mieniam. Widzicie, tu na przykład mamy jeden w ogóle matowy, bez niczego, a tu znowu mamy z brokatem. A wiecie co? Ja chyba dostałam tutaj wyjątkowo, dlatego że patrzcie, ja mam tego aż 5 arkuszy, tutaj mają błąd. Czasami się tak zdarza i dlatego ten jest inny. No, to mam więcej o jedną stronę. Unikalną, bez brokatu. Może tak są wszystkie, albo może tylko mój, nie wiem. I tutaj mamy też taki, który sobie wzięłam. Długo nad nim myślałam, ale no stwierdziłam, że też fajny do takich świątecznych przepiśników z tym. Tutaj tylko dwa arkusze mi się nie podobają. Dwa wzory, ale reszta jest bardzo fajna, bo to tak jak mówię, to do przepiśników. Takie wszelakie paski uwielbiam, takie typowo świąteczne. To mi się właśnie mniej podoba, chociaż z tym złoceniem jest piękne. Bez tego złocenia to takie średnio. Tutaj mamy takie piękne kropeczki, więc też poza świętami można tego używać. Takie niebieskie, takie fajne, urocze bałwanki. Już wam pokażę, bo lepsze to jest bez tego, bez tej folii. Bez tego złota. Tutaj kolejne coś, co może się fajnie nadać do przepiśników, taka krata. Czy na jakąś pierwszą warstwę kartki. No i te też mi się tak trochę właśnie mniej podobają. Może na jakieś tło. Myślę, że się wykorzysta. I takie fajne zygzaczki tu są też. I to jest wszystko. Takie dwa bloki. A jeżeli jesteśmy przy świętach, to wam pokażę jeszcze coś, co też mi pokazała Ania. To są takie organzy dekoracyjne. Można albo gdzieś na stół, czy gdzieś, albo sobie to używać jako nawet, wiecie, ja jeszcze nie wiem, czy tego właśnie nie będę rozkładać, na tym nagrywała na przykład, czy sobie zdjęcia gdzieś tam robiła na tym, bo to jest efektowne, ale może sobie też te kwiatuszki powycinać i gdzieś wykorzystać. One takie ładne są, jak poesencje. No, śliczny wzór, takie właśnie z zawieskami, jak ja lubię. Dużo tego jest dosyć, więc no, na starczy na wiele, wiele świąt.
I stwierdziłam, że możemy coś takiego też wziąć, dorzucić tam do moich zakupów. I wziąłam takie czerwone i takie same już nie będę rozpakowywać, tylko złote. I to chyba będzie na tym dziale, gdzie są takie różne dopakowania, albo tam, gdzie są te kwiaty takie różne. Nowością teraz też jest coś takiego. To jest takie pudełko właśnie z różnymi pojemniczkami. One są dosyć spore, jak widzicie. I to są niby na różne takie szyciowe rzeczy, ale ja oczywiście wzięłam to z myślą o różnych takich drobinkach skrapowych. I fajnie, bo ja teraz dużo takich też na wymiankach drobnych elementów podostawałam i będę miała gdzie je przechowywać. No super jest to pudełko. Jest tych pojemniczków też 12, tak? Tak, a tu piszę zresztą, no. Nie zajmuje dużo miejsca, mamy wszystko fajnie poukładane, więc bardzo fajne, powiem Wam. Taka wielkość w sumie pudrów do embossingu mniej więcej, wielkościowo. Takich tych większych. Dalej mi Ania wzięła brakujące tusze, bo właśnie Lilka, jak robiła mi zakupy, nie znalazła tylko tych, więc mi je Ania znalazła, więc bardzo się z nich cieszę. Mam już cały komplet tych nowych. I też sobie dokupiłam jeszcze jeden ten śnieg. Poprosiłam Anię, żeby mi jeszcze dorzuciła. Bo no, sprawdza się to. Fajne to jest. Więc stwierdziłam, że fajnie by było mieć już dwa na drugi rok, bo nie wiadomo, czy to się potem pojawi. A jak będzie zamknięte, to myślę, że nic się z tym nie stanie. I poza tym jeszcze jedna koleżanka moja poluje na takie coś, jeżeli nie znajdzie, to po prostu ja je sprezentuję i tyle. Także na razie wzięłam i zobaczymy, czy sobie znajdzie, czy nie. Więc dlatego też poprosiłam Anię, żeby mi to jeszcze kupiła. I wzięłam też sobie te no Sparkle Brush Markers to się nazywa. Ja już tego nie będę sobie teraz rozpakowywać, bo już tutaj dużo, dużo dziewczyn to testowało. To jest takie coś na wzór tych a la Wing of Stella, co są albo z tych Nuvo, czyli takie pisaki z tym brokatem. One są przezroczyste i mają w sobie taki brokat złoty, różowy albo srebrny. Kiedyś takie były w różnych kolorach, no ale to właśnie było takie mocno intensywne, mało kto widziałam to używa, a te właśnie są już bardziej takie jak to te Wing of Stella i fajnie wygląda właśnie ten złoty i srebrny, mocno to dosyć widać, fajnie się mieni, natomiast ten perłowy, to on nie jest tak naprawdę różowy, tylko to jest taki półprzezroczysty, on się tylko tak delikatnie mieni, dziewczyny pokazywały, za bardzo koloru nie daje, obojętnie czy to na czarnym, czy kraftowym, czy białym, więc tak o tym wspominam, te są super, no ogólnie wszyscy polecają, za tą cenę słuchajcie, naprawdę się opłaca, bo mamy trzy kolory, a normalny, oryginalny jest sam jeden bardzo drogi, więc myślę, że warto. Słuchajcie, Ania znalazła dla mnie coś jeszcze przed tym, zanim zdjęli z półek, bo już podobno tego nie ma, coś co teoretycznie mi kupiła Kasia, moja koleżanka też inna, ale gdzieś mi się to zapodziało, albo u niej się zapodziało, albo gdzieś u mnie, już po prostu nie umiemy tego obie znaleźć. Ja się zorientowałam, jak tego potrzebowałam, że tego nie mam i albo mi ona nie przywiozła, albo ja z wakacji nie wzięłam, nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzieś mi te teśmy znikły właśnie w kolorach, które ja najbardziej chciałam i Ani się udało znaleźć, więc mam już teraz w końcu, bo chciałam sobie to użyć do notesu. Tutaj jest taka taśma do tych dymo, do tej takiej ręcznej drukarki, co robi takie napisy. Więc mam teraz właśnie tą fioletową i różową. No i jak się dowiedziałam, że to znika z półek, że to było tylko chwilowo, to poprosiłam Anię, żeby mi w tym moim ulubionych kolorach wzięła no dwie. Bo ja właśnie najbardziej lubię fiolet, potem też róż, więc no ogólnie to nie miałam wcześniej takich kolorów i fajnie mieć zapas. Jak wiem, że będę używać. A drugie kolory to jest taki niebieski i w sumie jasno-zielony, trochę taki solidnowy, taki fajny też, no, więc ten najbardziej chciałam, a się okazało, że ich pod tym nie miałam i udało się Ani znaleźć jeszcze, za co jej bardzo dziękuję. I też wzięła mi coś, co już w tamtym roku chciałam do różnych dekoracji takich jesiennych,
Nie wiem, czy w tym roku jeszcze wykorzystam, bo już teraz ta jesień tak już, wiecie co, powoli już się świąteczne prace teraz będę za świąteczne w końcu brać. Nie wiem, czy jeszcze sobie zdążę zrobić też taką ozdobę, co chciałam, zobaczę. Ale jak nie, to będzie też już na drugi rok takie listki. No, różne są kształty, ja stwierdziłam, że to jest taki najfajniejszy do takich różnych dekoracji jesiennych. I też mam coś, co się udało Ani dla mnie znaleźć. Ona mi zadzwoniła zaraz o tym powiedzieć, jak tylko się to pojawiło wtedy, bo to bardzo szybko podobno znikło i tak jak szybko się pojawiło, tak szybko już stało się niedostępne. Chodzi mi o te takie pisaki, kredki, właściwie podobne do... Jejku, teraz zapomniałam nazwy. O, specjalnie sięgnęłam, żeby sobie przypomnieć. Do tych gelatosów właśnie. Ja je też mam. To są te takie, wiecie, to też fajnie barwią kwiatki, szczególnie właśnie z flamiranu. I ja niektórych już tutaj używałam sobie kolorów. Lubię je. One fajnie się... sprawdzają z chusteczkami na mokro. Natomiast no, te są za grosze. Tu są inne kolory niż te gelatosy. Nie wszystkie tutaj miałam, więc też warto było. To są takie neonowe, pastelowe i z brokatem, więc no, brokatowych to ja nie miałam. Dlatego stwierdziłam, że to też fajnie by było mieć. No podobno tutaj one się fajnie sprawdzają. Dziewczyny już to też nieraz testowały. Chwaliły sobie bardzo za tą cenę, więc też już nie robiłam żadnych testów na razie, bo wiem, że po prostu się sprawdzają. Tu są takie neonowe kolorki, więc takich też nie miałam. Może do jakichś takich wakacyjnych prac, bardziej takich energetycznych się nadadzą. No i najbardziej mi się spodobały te pastelowe, bo tu jest dużo kolorów, których ja nie miałam w takich odcieniach, więc te już są w ogóle fajne i wszyscy sobie chyba najbardziej ten zestaw chwalą. I bardzo się cieszę, że Ani udało się znaleźć dla mnie wszystkie trzy zestawy i tutaj już jej w ogóle dziękuję, bo na tym mi naprawdę bardzo, bardzo zależało, więc też w końcu i ja mam. Kolejne coś do barwienia też kwiatów między innymi, ale nie tylko. To jest coś, co jest teraz nowością. Czyli takie tusze, właśnie inkpad tak zwane, bardzo podobne do tych naszych, wiecie, różnych, co kupujemy w sklepach skrapowych. One są bardzo fajnie napigmentowane i powiem Wam, że chyba sobie to z Wami teraz sprawdzę zaraz, ale wiecie co, może na koniec sobie zrobimy tego test, bo sama jestem ciekawa, jeszcze tego nie otwierałam. No, jak widzicie, więc sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zapomnę. I kolejną rzeczą to są już troszkę takie błyskotki. Pojawiły się też różne kolory takich różnych brokatów. Są w różnych kolorach, ale ja chciałam oczywiście tylko fioletowy, bo w innych kolorach już mam tego dużo, ale fioletu, wiecie, u mnie nigdy nie za dużo. Jakoś no nie mogłam przejść obojętnie. Tu jest taki drobny brokat w różnych kolorach. Tutaj mamy troszeczkę takie bardziej pod nawet rose gold, bym powiedziała, i takie mocniejsze fiolety, trochę takie pod róż. I takie drobinki są te drugie. I ostatnio to te takie największe. Taki fajny zestawik fioletowy, no musiałam, mimo że mam dużo tych brokatów, to potem bałam się, że będę żałować i w końcu sobie wzięłam. Drugie, co jeżeli chodzi o takie różne błyszczące rzeczy, to słuchajcie, pojawiły się nowe kolory tych rhinestones, tych kryształków takich. Tym razem są to takie niebieściutkie w dwóch różnych odcieniach, te bardziej są pod granat, te takie troszeczkę w zieleń wchodzące, bo one się tak, wiecie, mienią zawsze. One są takie ścięte, mają takie, wiecie, fajne kształty, więc one przez to się tak fajnie odbijają. Do kartek, do kwiatuszków, do różnych rzeczy je używam. Choć ostatnio o nich troszeczkę zapomniałam. Tutaj są takie fioletowo-jasne, takie w jasnym fiolecie i różowe takie bardziej. Kolejne w takiej pięknej zieleni, no cudowna jest ta zieleń, bardzo mi się podoba. I takie niebiesko, bardziej zielone.
Tu są też takie... No ciężko określić ten kolor, taki troszeczkę tęczowy. I taki jasno brązowy bardzo. Takie bardziej do ślubnych bym powiedziała. Tu kolejne podobne w sumie do tych tutaj, tych. To są niemalże, nawet nie wiem, czy nie takie same, bym powiedziała. Z takim różem, znowuż ten róż. Też jest w sumie podobny do tego, więc troszeczkę jaśniejszy tylko. I ostatni zestaw to jest taki jaśniutki róż, taki naprawdę delikatny, piękny jest. I tutaj już jest w ogóle taka tęcza, zobaczcie, te są cudowne. Powiem Wam, że te mi się bardzo podobają. Więc tak się prezentują te najnowsze odcienie tych kamyczków. I ostatnie takie błyszczące rzeczy to są takie koraliki i troszkę cekinów i takich różnych rzeczy i one występują w trzech kolorach. Jest jeszcze taki typowy złoty, ale ja takiego typowego złotego nie lubię, wolę taki, co wchodzi lekko w miedź. I tu są, widzicie, takie koraliki długie, to można sobie, wiecie, tam przez żyłkę przepleść. Są te takie drobne koraliki, takie większe, okrągłe. Kuleczki po prostu i takie właśnie idealne do shakerów, gwiazdeczki drobniutkie. Ostatnio takich potrzebowałam, do etyciaków nie miałam, więc fajnie, więc to sobie wzięłam do moich różnych świąteczno-magicznych projektów, a drugie to są takie srebrne, bardziej do zimowych prac. No te mi się wydaje, że najmniej będę używać, ale no już tutaj są, więc no trudno. Więc takie rzeczy. I na koniec pokażę Wam coś takiego trochę mniej skrapowego, coś, co już też było jakiś czas temu i chyba już tego nie ma. Ja to chciałam dla moich dzieci i chodziło mi tutaj o tego wilka przede wszystkim, bo no ja lubię wilki, mój synek uwielbia wilki. To są puzzle, słuchajcie, więc świetna rzecz dla dzieci, świetna sprawa też na prezent. No mówię tylko, że nie wiem, czy to jeszcze w ogóle jest, ale może gdzieś takie podobne rzeczy są, wiecie, w innych sklepach, no nie? Bo fajne takie puzzle, że układamy taki z tych puzzli kształt, nie są takie proste, tylko właśnie zwierzątko nam z tego wychodzi. A jeszcze mało tego, w tych puzzlach też są ukryte inne zwierzątka, tak jak tutaj widzicie na przykład żyrafę. I tutaj są różne inne takie, mam żółwia na przykład, tu jakiegoś goryla. I widzicie, tak to wygląda. Więc bardzo ciekawe, nie mogę się doczekać, aż dam to moim dzieciom i zacznę to składać, ich reakcji. Więc mamy tutaj wilka i drugie, myślę, bardziej dla córki z taką zebrą. Chciałam chyba motyleczkę, co to tam było, ale akurat no, nie było już dostępnego. Więc ma zebrę, też fajne. I też coś, co chcę zrobić dla mojego synka już ja, bo lubię się tym bawić. To są te diamond painting. Ja mu to chcę zrobić nad biureczko, bo to jest dosyć małe, bo to jest 20×20, ale myślę, że tak nad biurko gdzieś do ramki będzie fajną wielkością. Tym bardziej, że jemu to bardzo pasuje do pokoju, dlatego że to jest efektem świecenia w ciemności, jak widzicie, glow in the dark. Tutaj takie kontury zostają, bo widzicie, te diamenciki są takie fluorescencyjne, te zielone, te kontury. I jemu to będzie pasować, dlatego że on ma na ścianie zrobione budynki z oknami też takimi, które świecą, a nad łóżkiem ma naklejki związane z kosmosem, więc też tutaj mamy księżyc, jakieś gwiazdki, więc to też będzie pasować, które też świecą właśnie w ciemności, więc taki będzie miał komplet i dlatego bardzo, bardzo to chciałam i liczyłam, że Ania to znajdzie i się jej udało, za co jej też bardzo dziękuję, no bo jeszcze mamy wilki, mamy takie, wiecie, klimaty nocne, jak ja lubię, galaksji i tak dalej, więc idealnie pasuje, bo on ma właśnie taki klimat miasta dziennego i troszeczkę nocy właśnie w postaci kosmosu, różnych gwiazd tam i tak dalej, więc idealnie do jego pokoju. I ostatnią rzecz, którą Wam pokażę, którą tak naprawdę miałam pokazać w paczce urodzinowej od Ani, ale gdzieś tam mi się to zapodziało i też nie wiedziałam, czy ja to w końcu kupowałam kiedyś, bo kiedyś były podobne naklejki. Ja już nie miałam pojęcia, bo już to było tyle temu, czy to Ania po prostu gdzieś znalazła jako nowość, czy właśnie to jest coś, co ja chciałam, bo zapomniałam, że już to kupiłam.
Nie sprawdzałam, jak to przyszło, po prostu czy to mam. Te są inne, bardzo podobne w sumie, ale inne. To są takie naklejki, taki bloczek właśnie mały z naklejkami w klimacie galaksy. Ania mi potem powiedziała, że mi to wzięła też jako niespodziankę, bo to też jest dość podobno nowość, która się gdzieś tam pojawiła. No i specjalnie mi o tym nie mówiła, żebym miała taką niespodziankę, bo wie, że kocham te klimaty. No i Wam na szybko pokażę, jak się ten bloczek prezentuje. Więc to tak wygląda. No to wiecie wcześniej, że tak średnio, ale tutaj mamy już taką fajną ćmę. Tu mamy fajny też napisik. Tutaj takiego chłopca siedzącego na huśtawce. Coś takiego. Do Nightfall będzie fajnie pasować. Tu mamy różne takie eliksiry i różne takie też. Też można zrobić takie w sumie z takimi eliksirami fioletowawe, magiczne atyciaki na upartego. Ja ostatnio tylko bym o atyce mówiła, bo strasznie się wkręciłam. A takie, takie. Muszę szybko, bo mi właśnie, o to jest fajne bardzo. Właśnie mi wyskoczyło powiadomienie, że mam już mało procent baterii, bo nagrywam dwa filmiki, już drugi teraz. Siadłam i wiecie, nagrywam więcej od razu. Więc chyba te tusze Wam po prostu odbiję i Wam pokażę już gotowe kolory. Żeby było szybciej, żeby Was też tak nie trzymać. To tak Wam na szybko pokazuję, jak to wygląda, tylko się mi coś odczepiło przy okazji. Odkleja mi się bloczek. No fajne takie różne. Dużo złoceń też jest tutaj przy okazji, więc ciekawy dosyć. Fajnie się będzie z tamtym też łączył. Jeszcze tutaj dziękuję, że o mnie pomyślałaś. No i co, biorę kartkę i odbijam dla Was te tusze i Wam jeszcze pokażę, jak to się prezentuje. Dobra, odsunąłam sobie to chociaż troszeczkę i w sumie z Wami przetestuję. Znaczy tu mamy, wiecie, biały, więc tak, nie wiem, ale to fajnie takie duże jest, zobaczcie. Takie przezroczyste, więc białego to raczej widać chyba nie będzie. To bardziej wiecie. No nie, no nie będzie widać białego. W sumie białego rzadko używam. Zobaczymy sobie żółty. No mocno jest, no napigmentowane dosyć tak fajnie. Mocno. Patrzcie, jaki ładny żółty. Tak na szybko w sumie z Wami. Zobaczycie, jak to mocno, wiecie, odbija. Jak to jest faktycznie napigmentowane. Tu już musiałam troszeczkę, ale mocno dosyć. O, widzicie, to jest dosyć mokre. Faktycznie widać, że fajnie. Ale fajnie też te pudełeczka takie. Fajnie się je trzyma. Tu jaki róż ładny. Ten to nawet aż się świeci. Jaki róż. Ten to jest mocny. No. A ten następny. No. Fajny. Ten jest ładny. Do kwiatuszków tym bardziej. Tu jest jeszcze jakiś podobny. Jeszcze inny. Zobaczymy. O, jaki ten jest fajny. No, wiem, tak w sumie w powietrzu nawet naciskam i to już się fajnie odbija. Tu mamy fiolet. Oj, ten to jest mocny. Ja tak mocno przycisnęłam, on taki mocny bardzo. O ja, śliczny, ten jest piękny. Nawet kolor nie przekłamuje podgląd za bardzo. Prawie identyczny. Tu mamy niebieski, też mocno taki. O. Taki typowy granat. A ten. Ten chyba będzie mi się bardziej podobał. Trzeba mocniej nacisnąć, bo jest taki jaśniutki i śliczny jest taki.
taki chłopięcy, fajny, wiecie, niebieściutki, jak do prac dziecięcych, śliczny. I dalej mamy zielony. O, też mocno napigmentowany, zobaczcie, jakiś śliczny. I jeszcze mamy ciemny taki. Tego odcienia jestem też ciekawa. O, ładny. To tu już właśnie jest troszeczkę inny odcień w podglądzie niż na żywo. I ostatni czarny jeszcze sobie sprawdzimy, jak jest napigmentowany. Czy fajny będzie do odbijania. No delikatnie od razu zaczęłam, ale też fajnie barwi. No powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Tak się prezentują wszystkie odcienie żółtym. Trochę słabo odbiłam. Odbiję sobie bardziej, żeby też mieć, wiecie, bo ja potem sobie patrzę, jak chcę coś odbić i widzę mniej więcej, jakie są kolory. Więc dla siebie samej sobie odbiję. A fajne. Naprawdę fajne. I ten taki też do jesiennych prac będzie fajny na teraz. Jestem bardzo zadowolona i jeszcze raz Ci dziękuję, Aniu, że o mnie zaraz pomyślałaś, jak tylko usłyszałaś o tych tuszach i też mi wzięłaś. I że pojechałaś po mnie drugi raz. Się pojechałaś, poszłaś, bo co wiem, a nie ma pod domem. Bo na początku, jak mi pisała o tym, to ja akurat nie odbierałam i specjalnie mi leciała po nie. Więc dlatego jej tutaj tym bardziej dziękuję. Bo ekstra, się cieszę z nich, mega. No, to jest super, tak samo to. W ogóle wszystko tutaj jest fajne i jestem zadowolona z tych wszystkich zakupów. Tak więc tak się wszystko to prezentuje. Dajcie znać, co Wam się podoba. Czy coś macie, czy coś przetestowaliście, czy jesteście też czegoś zadowoleni tak bardzo. No i co? I na dzisiaj się już żegnam, bo to jest wszystko tutaj z moich ostatnich kilkumiesięcznych zakupów. Jak widzicie, też nie ma tego jakoś super ogromnie bardzo dużo, jak nieraz to bywało, bo ja już dużo rzeczy rezygnuję. Też się zastanawiałam nad tą tablicą do robienia exploding boxów z tymi takimi serduszkami, ale no stwierdziłam, że tak mało robię exploding boxów, że nie ma sensu też tego brać. Mimo że jest to tanie i naprawdę się opłaca, to nie wiem jeszcze, czy może się jeszcze gdzieś przekonam, ale na dzień dzisiejszy też już nie brałam, więc no tak powoli, wiecie. Powoli już też ograniczam takie branie wszystkiego, wszystkich kolorów, wszystkich rodzajów, bo tych bloków też teraz jest dużo, tych 30x30, no mało ciekawych, więc też biorę tylko takie, co wiem, że raczej będę wykorzystywać, a nie wszystkie możliwe, no bo to potem, wiecie, też już powoli nie mam gdzie tego trzymać wszystkiego, no nie? Dobra, to na dziś tyle. Jeszcze, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam do komentowania. I żegnam się z Wami. Dużo zdrówka. Pa, pa!